sobotę. 18 czerwca. O godzinie 15.15 w Nowej Telewizji Warszawa, a teraz konkretnie. Nadawaną na żywo rozmowę widzów NTW z Tadeuszem Mazowieckim prowadzi Andrzej Tadeusz Kijowski. Witam Państwa, witamy pana Tadeusza Mazowieckiego, pana premiera Mazowieckiego, a teraz konkretnie z przewodniczącym Unii Wolności. Publicysta katolicki, polityk, filozof, poseł na Sejm z grupy Znak wielokrotnie, szef ekspertów w Stoczni Gdańskiej w roku 1980, redaktor naczelny Więzi, a następnie dwukrotnie redaktor naczelny tygodnika Solidarność. Pierwszy niekomunistyczny premier we wschodniej Europie od sierpnia roku 1992, sprawozdawca Komisji Praw Człowieka ONZ-u w byłej Jugosławii, przewodniczący, jak już powiedziałem, Unii Demokratycznej, a obecnie Unii Wolności. Panie premierze, może pierwsze pytanie. Powiedziałem w byłej Jugosławii. Jak pan nazywa ten kraj? No, staram się tak nie mówić, dlatego że to jest tam niedobrze widziane od czasu, kiedy powstały poszczególne państwa. Trzeba po prostu mówić w Bośni i Hercegowinie, w Serbii, w Chorwacji, w Słowenii, w Macedonii. 2079 11 20 57 53. Możecie Państwo do nas dzwonić. Nasza rozmowa nadawana jest na żywo. Czy istnieją wojny cywilizowane i niecywilizowane? Jaka jest rola specjalnego sprawozdawcy Komisji Praw Człowieka ONZ-u? Więc jeśli chodzi o pierwsze pana pytanie, ja myślę, że kryje się w nim taka myśl, że wojna z istoty swojej jest złem, bo ludzie się mordują. Rozumiem to, ale jednak trzeba powiedzieć, że przez całą historię ludzie starali się jakoś ucywilizować wojnę, prawo azylu, to, że się nie zabija jeńców. No, już w czasach nowożytnych powstały konwencje genewskie, które domagają się tego po prostu, ażeby nie było zbrodni wojennych, to znaczy zbrodni na ludności cywilnej. Jak czuje się człowiek, który przygląda się mordowaniu i sprawdza, czy to mordowanie jest cywilizowane, czy nie? Czy nie czuje pan się w tej roli, kiedy pan się znajduje w Bośni, w Hercegowinie, w tych miejscach, jakiegoś niebezpiecznego poczucia wyższości? Owszem, jestem, patrzę, a potem wyjadę, może nawet znajdę się na koktajlu. Nie. Nie, tego uczucia nie mam. Ja mogę powiedzieć, że ja może mam to uczucie, ale nie wtedy, kiedy tam jestem. Ja mam to uczucie, kiedy właśnie w takich warunkach, jak my tutaj rozmawiamy, powiedzmy, ogląda się w telewizji sceny stamtąd, to jest to uczucie, no, że my jesteśmy tylko obserwatorami straszliwych rzeczy, które tam się dzieją. Na miejscu, jak jestem, nie mam tego uczucia, przeciwnie. To jest tak przejmujące i tak angażujące, że raczej człowiek ma inne uczucie. Właśnie to, że jest w tym coś takiego, no, że ja tutaj jestem, wiele pomóc nie mogę, mogę jakby zaświadczyć, no ale wyjadę, a ci ludzie zostaną z tym dramatem. Czy jest pan jednym z pierwszych Polaków chyba, który zajmuje się cudzymi nieszczęściami, nie naszymi narodowymi nieszczęściami? Czy w tej roli arbitra pojmuje pan może nieco lepiej tych arbitrów amerykańskich, angielskich, którzy przyjeżdżali do Polski w czasie, kiedy u nas była wojna, w czasie, kiedy u nas były nieszczęścia? Więc tak, ja ściśle mówiąc, arbitrem nie jestem, dlatego że rola specjalnego sprawozdawcy Komisji Praw Człowieka to nie jest rola arbitra, tylko to jest rola człowieka, który ma przedstawić Komisji Praw Człowieka, Zgromadzeniu Ogólnemu Narodów Zjednoczonych i Radzie Bezpieczeństwa ocenę sytuacji oraz przedstawić rekomendacje. Ja już na realizację tych rekomendacji nie mam wielkiego wpływu i często nie miałem. I niektóre z moich rekomendacji, bardzo ważne, istotne, nie doczekały się realizacji lub też później znacznie. No, ale oczywiście rozumiem lepiej sytuację ludzi postawionych właśnie w takich warunkach, kiedy trzeba być arbitrem. O co chodzi w byłej Jugosławii? O religię, o ziemię, o nienawiść narodową? Zadajemy sobie często takie pytanie. Jak pan to widzi? Więc po pierwsze uważam, że nie jest to wojna religijna. Elementy religijne są elementami też tożsamości narodowej. Chorwatów, katolicyzm, Serbów, prawosławie.
islam muzułmanów, więc nie jest to wojna religijna. No, to jest połączenie, powiedziałbym, agresji zewnętrznej i wojny domowej. Mówię o sytuacji w Bośni i Hercegowinie przede wszystkim, gdzie się toczy ta wojna. Dlatego, że w momencie powstawania państwa Bośni i Hercegowiny jako państwa niezależnego, Serbowie to zbojkotowali. No i stąd można powiedzieć o elementach wojny domowej. Natomiast można również powiedzieć o elementach agresji z zewnątrz, dlatego że niewątpliwie strona serbska w Bośni była wspomagana z zewnątrz przez silną armię jugosłowiańską, której większość została w Bośni i Hercegowinie. Wreszcie jest jeszcze jeden element, który może należałoby tutaj powiedzieć. To jest połączenie także problemu wychodzenia z komunizmu i nacjonalizmu skrajnego, rozognionego przez bardzo skomplikowaną przeszłość współżycia tego. Więc jest to cały zespół czynników, wokół których świat był jak dotychczas ciągle bez. 20 79 11 20 57 53. Pierwszy telefon się rozłączył. Ciągle czekamy na Państwa telefony i pytania do Tadeusza Mazowieckiego. Panie premierze, czy zagotowanie się bałkańskiego kotła, bo tak to można chyba określić, nie każe zatęsknić chwilami za tak zwanym Pax Sovietica? Inaczej mówiąc, czy to zagotowanie nie może doprowadzić do rozszerzenia się konfliktów na inne fragmenty Europy? Może doprowadzić, choć nie wyciągałbym z tego wniosku, żeby tęsknić za Pax Sovietica. Może doprowadzić, no, przede wszystkim obawy te mogą dotyczyć terenów byłego Związku Radzieckiego. No, oczywiście, że może. Ale wie pan, ja jednak ciągle mówię, że przecież ci ludzie i te narody nie przeniosą się na Księżyc i muszą jakąś sobą współżyć i sądzę, że pod tą powłoką wojenną, pod tą powłoką nienawiści wzajemnej, no jednak po pierwsze ludzie mają dość, po drugie pewne jednak nadzieje na możliwość współżycia są. Ja rozmawiałem z uchodźcami, byłem często w takiej sytuacji, że w takiej grupie uchodźców jeden powiedzmy mówił, a to mój sąsiad Serb zamordował moją rodzinę, a ktoś inny mówił, a właśnie mój sąsiad Serb przechował i uchronił moją rodzinę. Więc myślę, że to współżycie musi tam być. Jak jest z narodami? Czy idea państwa narodowego ma szansę zostać w Europie zastąpiona może przez ideę, przez wspólnoty autonomicznych regionów? Ja nie sądzę. Nie sądzę. Znaczy ja uważam, że autonomiczne regiony, czy w ogóle polityka regionalna jest w współczesnej Europie bardzo ważną i godną rozwijania sprawą, ale ja nie sądzę. Ja sądzę, że elementy narodowe w Europie, Europa ma swoją skomplikowaną historię, nad którą nie można przechodzić do porządku dziennego. Europa będzie jednością, ale zupełnie inną jednością w moim przekonaniu niż Stany Zjednoczone, bo po prostu składa się na to zupełnie inna historia. I dlatego ja nie sądzę, żeby elementy narodowe zostały tak łatwo zastąpione przez autonomię regionalną. Moim zdaniem to byłoby sztuczne. 20 79 11 20 57 53. Pierwszy telewid się dodzwonił. Halo, słuchamy. Bardzo. Halo? Panie premierze, pytanie takie. Ja dawno słyszałem w telewizji, kiedy pan proponował w Polsce tak zwany model szwedzki. Chciałbym jakiegoś przyznania się, bo uważam, że to jest niesłychany błąd. Model szwedzki w Szwecji pada, we Francji upadł, a pan o tym modelu mówił. I czy to nie spowodowało ogromnej ilości nieszczęść, ten model szwedzki? No w tej chwili, że tak powiem, pół Polski żebrze, a pieniędzy nie ma. I co o tym pan sądzi? Wie pan, ja nie wiem, powołuje pan się na jakieś moje wypowiedzi, model szwedzki. Jeśli ja mówiłem, to mówiłem o tym, że w Szwecji, ale nie przypominam sobie, ale przyjmuję z dobrą wiarą, że pan to dobrze słyszał, prawda? Znaczy, było, zapewne mówiłem o tym, że państwo przy gospodarce wolnorynkowej wykonuje pewne funkcje opiekuńcze. W Szwecji nastąpił odruch pewien przeciw temu, w uznaniu, że nadmierne są te funkcje opiekuńcze. Natomiast no, ja nie sądzę, żeby w Polsce tak było.
problem polega przecież na tym, że te przemiany są ogromne w całym tym rejonie środkowej Europy i nie tylko nas obejmują, ale wszędzie są duże i na pewno jest wiele tych problemów socjalnych, o których pan mówi, tylko że to nie jest wynik przemian bez tego i tak sytuacja z takimi problemami, o jakich pan mówi, by była. No, skoro tak, to musimy przejść do problematyki politycznej. Panie premierze, określił pan partię Unii Wolności jako partię centrową. Chcę zapytać, co to oznacza? Czy to próba przejęcia może części elektoratu Porozumienia Centrum, to podobna nazwa, tu centrum i tu centrum, czy określanie się, że przy dopuszczalnej wielorakości poglądów w Unii nie ma ani przewagi lewicowych czy prawicowych poglądów, nie prowadzi po prostu do indyferencji politycznej tego ugrupowania? Nie, mam nadzieję, że nie. Ja uważam, że miejsce centrum w geografii politycznej Polski jest bardzo poważne. To nie jest tylko kwestia jakiegoś takiego wąziutkiego języczka uwagi, jak na przykład w Niemczech, gdzie są już wykształcone dwa ogromne bloki polityczne, natomiast w Polsce, a między nimi małe centrum, natomiast w Polsce, w kraju, w którym chodzi o to, ażeby te reformy mogły się rozwijać i ażeby była pewna stabilność polityczna, miejsce centrum jest bardzo szerokie i bardzo ważne. I ja sądzę, że to nie prowadzi do właśnie indyferentności, jak pan mówi, w zakresie społeczno-gospodarczym, tylko prowadzi do tego, ażeby utrzymać pewną stabilizację i kontynuację. Czy zgadza się pan z poglądem wypowiadanym, że wobec wyraźnego zabudowania lewej strony naszej sceny politycznej Unia będzie nolens volens musiała kierować się na prawo, nawet kosztem lewicowej części swoich członków, odcięcia się od tej? Przeczytałem komentarz jeden po zjeździe, na którym powstała Unia Wolności, w którym napisano, że jest to lekki zwrot w prawo, ale lekki zwrot. Więc ja myślę, że to jest właśnie trafne, ale nie wypierający nas z tej pozycji centrum. Państwo, macie głos? Halo? Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem zadać panu premierowi pytanie nawiązujące częściowo do poprzedniej kampanii prezydenckiej, ale wiążące się z obecną kampanią. Znaczy, tamta kampania Unii Demokratycznej była rzeczywiście fantastyczna, natomiast zabrakło w niej jednej rzeczy, takiego naprawdę konkretnego określenia się w stosunku do pozostałych kandydatów. Szczególnie chodziło mi o kandydata, który został prezydentem, pana Lecha Wałęsy. W pewnym momencie, nawet w momencie, kiedy rozpoczęła się druga tura, zaczęliśmy drukować, bo byłem wtedy członkiem Unii Demokratycznej, znaczki wolę Wałęsę. Czy możemy liczyć na to, że w tych wyborach prezydenckich Unia Wolności już zdecyduje się konkretnie powiedzieć, że ten kandydat jest zły, dlatego. Wiadomo, że to będzie jeden z najważniejszych kandydatów i z nim będzie trzeba odbyć bezpardonową walkę. Czy można liczyć na to, że Unia Wolności zachowa się w tych wyborach dokładnie w ten sposób? Dziękuję bardzo. Proszę pana, ja myślę, że Unia Wolności przede wszystkim musi ustalić swojego własnego kandydata, który nie może być kandydatem tylko naszego ugrupowania, ale ugrupowań szerszych po naszej stronie, jakby ten sam rodowód mających. No a poza tym zgadzam się, że musi mówić wyraźnie o swoim stosunku do innych. Czy to oznacza, że byłby pan za tym, ażeby wystawić wspólnego kandydata z całą jednoczącą się prawicą, z całym tym dawnym obozem postsolidarnościowym? Jeżeli będzie to możliwe, tak. Halo? Telefon? Tak, prosimy. Prosimy. Proszę. Halo? Halo, prosimy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo? Panie premierze, wprowadzenie przez rząd Unii pilotażu reformy powiatowej wprowadzało tyleż emocji, co jej zatrzymanie przez rząd pana premiera Pawlaka. Czy po to, by przekazać gminie kompetencje, trzeba tworzyć szczebel pośredni, czyli powiat? Jestem za tym i Unia Wolności się zdecydowanie wypowiada za reformą, drugim etapem reformy samorządowej. Dlaczego? Dlatego, że jest to część całej reformy administracji publicznej państwa. Trzeba, ja uważam tak, że państwo powinno być silne, ale nie siłą taką, że zatrzymuje nadmiar kompetencji, tylko że przekazuje, natomiast te, które zachowuje, wykonuje sprawnie i dobrze. I że można przekazać pewne kompetencje i wojewodom, i można przekazać samorządom, i po to jest potrzebny ten powiat samorządowy. A poza tym
powiat samorządowy to jest przede wszystkim wielka szansa dla tego, co się nazywa bez złej konotacji tego słowa dla polskiej prowincji, prawda? Dla polskiej wsi, dla polskiej prowincji. Ogromna to jest szansa powiat samorządowy i oddźwięk na możliwość powołania tych powiatów jest bardzo duży. Rozmawiamy na dzień przed wyborami samorządowymi. Moje pytanie. Obecny parlament zmienił ustawę o ustroju stolicy mimo jednoznacznie negatywnej opinii wszystkich legalnych organów samorządowych. Wstrzymano też gospodarkę gruntami. Czy to przymiarka do likwidacji oddolnej kontroli władzy rządowej w ogóle w dużych miastach? Nie, na pewno nie. Wie pan, jeśli już pyta pan o ustrój Warszawy, to ja chcę powiedzieć, że to był jeden z największych moich błędów, że tak ja uważam, jako premiera, że ja zatwierdziłem tamten chory, niedobry ustrój Warszawy. Zatwierdziłem go wbrew sobie, pod pewnym naciskiem ludzi. Pod jakim naciskiem? Pod naciskiem wtedy, powiem szczerze, wtedy pod naciskiem Komitetów Obywatelskich Warszawy, które były tak zorganizowane, powiedziałbym, no, dzielnicowo i tak dalej, i chciały tego ustroju bardzo i uważały, że inaczej, prawda, to będzie niedobrze. Natomiast ja, wbrew swojemu przekonaniu, zatwierdziłem i uważałem, że po pewnym czasie trzeba to zreformować. Ja uważam, że ta reforma, aczkolwiek dyskusyjna w tej chwili, jest reformą generalnie dobrą, dlatego że w takim mieście dużym jak stolica, samorząd musi odpowiedzieć na, i ustrój miasta musi jakby odpowiedzieć na dwa kluczowe pytania. Jedno to jest to, w stolicy no, musi być jakaś całościowa polityka. No, nie może być sytuacji, w której tej całościowej polityki miasta nie ma. A po drugie, samorząd musi być bliżej mieszkańców. Tych kilka tylko dzielnic to były w gruncie rzeczy wielkie zespoły miejskie. Teraz będzie tych jednostek samorządowych 17. Czy ustawy takie jak na przykład ta należy zmieniać przez wprowadzenie całkowicie nowych, co nastąpiło w tej chwili, po to, by wszyscy się uczyli od podstaw ustroju, czy jednak należałoby postępować tutaj w sposób bardziej pragmatyczny, to znaczy po prostu korygować istniejące i usuwać istniejące błędy? Generalnie rzecz biorąc, pan ma rację, że należałoby korygować. Natomiast ja myślę, że tutaj nie było możliwości zmiany inaczej niż tylko drogą całkowicie nowej ustawy, ponieważ jest to ustawa dotycząca jednej sprawy, samorządu ustroju, samorządu miasta stołecznego i po prostu ten samorząd musiał być określony. Państwo macie głos 2079 11 20 57 53. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, prosimy. Dzień dobry, panie Mazowieckie. Ja mam tutaj, dzwonię z aresztu śledczego na Rakowieckiej w Warszawie, jestem skazanym, odbywającym tutaj karę. Mam takie pytanie, co pana partia i w ogóle co rząd zamierza zrobić z obecnym prawem karnym, kiedy to będzie zmienione? Bo nadal mamy komunistyczne prawo, które skazuje nas za przeszłość, chociaż już jesteśmy karani, że już z komunistycznego prawa tylko w demokracji żyjemy. Dziękuję. Nie. Szczerze mówiąc, nie rozumiem pana. Prawo jest albo prawem, albo go nie jest, albo nim nie jest. Co to znaczy komunistyczne prawo karne? Jeżeli jest powiedziane, że nie wolno zabijać, to niezależnie od tego, czy to było uchwalone w czasach komunizmu, czy nie komunizmu, to nie wolno po prostu zabijać, więc tego typu kryteriów ja nie rozumiem. Rozszerzmy to pytanie. Czy pańskim zdaniem status prawa obecnie w Polsce jest zadowalający? Czy to, co sejmy, tak zwane nasze, wykonały na całej strukturze prawnej, jest zadowalające i pozwala dobrze rozdzielać majątek, nagradzać, karać? Jeszcze, żeby odpowiedzieć tam panu, powiem po prostu, który przedtem pytał przez telefon, powiem, że kodyfikacja prawa karnego i prace nad prawem karnym są prowadzone przez komisję specjalną, komisję kodyfikacyjną. Ja myślę, generalnie rzecz biorąc, że w ciągu tych 5 lat uchwalono bardzo wiele ustaw i bardzo potrzebnych ustaw, z tym, że działo się to, powiedziałbym, pod naciskiem sytuacji, pod naciskiem chwili, gdzie trzeba było szybko i tak dalej. I pewna praca porządkująca, kodyfikująca prawo jest do wykonania. I pod tym względem nie ma wątpliwości, że tu jest bardzo wiele do zrobienia nad uporządkowaniem. Kolejne prawa. Pytanie, halo?
Prosimy. Mogę już zadać? Tak, prosimy. Dzień dobry. Dzień dobry, panie premierze. Dzień dobry. Moje nazwisko Zbigniew Morysz. Chciałbym zapytać pana o taką rzecz. Czy tak dwie bardzo różniące się indywidualności, jak pana i pana prezydenta Wałęsy, mogłyby w jakimś celu zjednoczyć się w wspólnej drodze? Znaczy, nawet nie w jakimś celu, tylko w celu po prostu budowania dobra naszego państwa. Czy na przykład, mógłby mi pan powiedzieć, czy gdyby na przykład była taka sytuacja, że miałby pan do wyboru pana Kwaśniewskiego w tym, jak to się nazywa, i jeszcze jedną kandydaturę pana Wałęsy, na kogo by pan głosował? No w tym konkretnym wyborze, o który pan mnie pyta, niewątpliwie głosowałbym na pana Wałęsę. Ale bardzo trudno mi by było w tej chwili moich zwolenników i członków mojej partii przekonać do poparcia kolejnej prezydentury Lecha Wałęsy. Bardzo trudno mi było. Natomiast jeżeli pan pyta o moje nastawienie, moje stosunki z panem prezydentem Lechem Wałęsą są normalne i powiedziałbym, że znormalizowały się i współpracować z sobą możemy, tylko to zawsze, wie pan, zależy od obu stron, nie tylko od jednej. Co powinno się rozwijać? Samorządność czy opiekuńcze fundusze celowe? Ja sądzę, że nie ma takiego wyboru, że jedno i drugie. To znaczy, samorządy powinny mieć więcej funduszy po to, ażeby rozdzielać, natomiast być może samorządy powinny to robić za pomocą adresowanej pomocy, czyli jakby celowej. Wrócę jeszcze do tego wątku prezydenckiego. Czy bierze pan pod uwagę wysunięcie własnej kandydatury lub zgodę na wysunięcie pańskiej kandydatury na prezydenta? No w tej chwili musiałbym odpowiedzieć, że nie wybieram się. Takie pytanie. Czy fakt rekrutowania członków rad nadzorczych Narodowych Funduszy Inwestycyjnych z grona ludzi o długim stażu na stanowiskach kierowniczych można za Gazetą Wyborczą nazwać prostym programem rekomunizacji? To są nazwy, natomiast problem polega przede wszystkim na tym, że moim zdaniem ten długi staż w zupełnie innej gospodarce, w zupełnie innym systemie gospodarczym wcale nie jest jakby dodatnim punktem za tymi ludźmi. Raczej sądzę, że powinni być tutaj wzięci ludzie, przede wszystkim tacy, którzy kompetencyjnie będą działać już w ramach gospodarki, potrafią działać w ramach gospodarki wolnorynkowej, a nie wnosić tych wszystkich nawyków, prawda, że to ktoś z kimś coś załatwił i tak dalej. Tego się bym obawiał i w tym sensie nie wiem, czy to jest rekomunizacja, prawda, no ale w każdym razie jest to oddanie dużego wpływu ludziom przyzwyczajonym do działania w tamtym systemie. No więc konkretnie, jak ocenia pan minione pięciolecie? Czy pana zdaniem za minimalną pensję można dziś żyć skromniej czy dostatniej niż 5 lat temu? Wie pan, ocena pięciolecia to jest sprawa bardziej generalna niż to pytanie na temat tej minimalnej pensji. Ja zdaję sobie sprawę, że ludziom, którzy mają tą minimalną pensję, jest ciężko bardzo, ale chciałbym powiedzieć, że te porównania są trochę nietrafne, dlatego że zmienił się jakby układ kosztów, układ tego, co płacimy za mieszkanie, a co kosztuje jedzenie, prawda, i tak dalej. Więc to bardzo jest trudno. A jeśli z pytania o minimalną, zadam pytanie o przeciętną pensję, czyli po prostu o to, czy ludziom jest lepiej dzięki temu, że 5 lat pracują na coś nowego. Czy już się... Proszę pana, ja sądzę, że my nie doceniamy tego, jak bardzo nasz kraj się zmienił. Oczywiście to nie jest odpowiedź człowiekowi, na przykład bezrobotnemu, który nie ma pracy. To jest ogromny problem społeczny, 3 miliony bezrobotnych. Nawet jeżeli odliczymy część, że to są powiedzmy nie całkiem, czy fikcyjni, czy pracujący na czarno, prawda, to jest ogromny problem społeczny, którego nikt lekceważyć nie może. Tylko proszę wziąć pod uwagę to, że te przeobrażenia przechodzą wszystkie kraje Europy Środkowej i Wschodniej i że Polska z tego w tej chwili wychodzi najlepiej. To są rezultaty nie ostatniego półrocza, ale to są rezultaty tych ciężkich przemian kilku lat społeczeństwa, walki, starań o tą zmianę. Prawda? I myśmy już wyszli z recesji, my mamy już wzrost produkcji, inne kraje jeszcze z tego nie wyszły. 20 79 11 20 57 53, halo? Prosimy bardzo.
Dziękuję. Ja chciałem panu zadać takie pytanie. Czy pan zdaje sobie sprawę, zresztą tak, chciałem ogólnie stwierdzić, że wielu politykom brakuje samokrytycyzmu. Czy pan sobie zdaje sprawę z tego, że pan popełnił wiele błędów politycznych w pierwszym okresie swojej działalności po rozpoczęciu tak zwanej transformacji, jak to panowie nazywają? Wie pan o tym, że spotyka pana no, wiele przykrości czasami, jak pan rozmawia z ludźmi. Zarzucają panu, że ludzie byli bardzo chętni do dawania kosztowności, do wielkiego zrywu patriotycznego i pan to przygasił, pan mocno to zgasił. Czy pan ma jakieś wyrzuty sumienia z powodu swojej działalności? Czy spłynęło to po panu, czy spływa jak woda po rybie? Przepraszam za takie określenie. Dziękuję bardzo. Pan wie? Więc proszę pana, nic po mnie nie spływa jak woda po rybie. Natomiast nie zgodzę się z panem z tym określeniem, że przygasiłem. Nie ja rozpętałem wojnę na górze. Nie wiem, co pan nazywa przygaszeniem. Nie ja jestem winien temu, że polska gospodarka straciła rynki wschodnie i napotkała na ogromne trudności. Natomiast oczywiście, że zdaję sobie sprawę z tego, że popełniłem różne błędy i tylko ten, kto nie działa, nie popełnia błędów. Ale sądzę, że również i pan powinien się zastanowić nad sprawiedliwym wymierzeniem w tym pytaniu tego, co było moimi błędami, a to, co było pozytywnym działaniem. Czy można było działać szybciej? Czy można było dostać przede wszystkim więcej pieniędzy w tym 89 i 90 roku? Nie, więcej pieniędzy w każdym razie z zewnątrz dostać nie było można. Proszę pamiętać, że ciążył nad nami ogromny dług z okresu Gierkowskiego, ogromny dług, do którego redukcji trzeba było doprowadzić i ten dług limitował możliwość uzyskania przez Polskę nowych kredytów. Panie premierze, premierem został pan później, najpierw był pan dziennikarzem. Pytanie w związku z tym do dziennikarza. Czy można wszystko publikować to, co prasa się dowiaduje, czy inaczej mówiąc, powinna być jakaś forma kontroli prasy, czy jeszcze inaczej mówiąc, istnieje zagrożenie dla tej wolności nieograniczonej prasy, którą mamy w tej chwili, na przykład poprzez stworzenie jakiejś, słyszałem, że Sejm przemyśliwa nad stworzeniem na przykład Krajowej Rady do spraw prasy. Czy to nie, może się przeistaczyć w guktów? Sejm tego na szczęście jeszcze nie przemyśliwa, natomiast padły po jakimś spotkaniu takie pomysły. Jestem przeciwny temu pomysłowi. Zwłaszcza gdyby to miała być rada jakaś władcza, prawda? Bo jeżeli to jest grono konsultujące z sobą, to proszę bardzo, różne takie grona mogą być. Natomiast władcza w stosunku do prasy nie. I byłbym przeciwny wszelkiemu ograniczaniu tutaj wolności prasy i to jest w ogóle nie do pomyślenia w państwie demokratycznym. Natomiast inną sprawą jest oczywiście kwestia pewnych reguł i etyki dziennikarskiej, działania pewnego kodeksu, co wolno robić, a czego robić nie wolno. I to powinni jakby środowisko dziennikarskie. A co w takim razie z najważniejszym medium, tym, w którym jesteśmy, z telewizją? Czy zamykanie stacji tego rodzaju jak nasza, wolnych, komercyjnych, uważa pan za właściwe, czy ich kontrolowanie uważa pan za dopuszczalne? Nie, no gdybym uważał zamykanie tej stacji za właściwe, to bym tu nie był. To po pierwsze. Po drugie uważam, że dla publicznej telewizji państwowej potrzebna jest konkurencja innych stacji i sądzę, że chyba, mam nadzieję, że nikt nie myśli o zamykaniu tych stacji. I nasz czas się skończył. Bardzo dziękuję panu premierowi Mazowieckiemu za udział w programie, państwu za telefony i zapraszam za tydzień. Proszę państwa, za tydzień o 18:30 w A Teraz Konkretnie gościem naszym będzie pan prezydent Rzeczpospolitej Lech Wałęsa. Rozmowę nadawać będziemy z Belwederu. Po raz pierwszy w historii stacji komercyjnej zostaną połączone wszystkie sieci lokalne i za pośrednictwem satelity wszyscy widzowie Polonii 1 będą mogli dzwonić do prezydenta Rzeczpospolitej Lecha Wałęsy. A więc zapraszam za tydzień, godzina 18:30, a teraz konkretnie.